Rozmawiamy z Andrzejem Gołotą po jego kolejnym występie w Tańcu z Gwiazdami. Trzecie miejsce, miejsce na podium, tak jak kiedyś w Seulu na Olimpiadzie. No i dużo, dużo zabawy. Jak pan skomentuje ten taniec? No, w pewnym momencie było ciężko było słyszeć muzykę, ponieważ publiczność reagowała. No i dostałem troszkę z tyłu. Ale jak widać po ilości głosów oddanych na pana, wciąż cieszy się pan dużą popularnością wśród kibiców. To moja wina? No chyba tak. Dziękuję bardzo. Traktuje pan Taniec z Gwiazdami jako promocję przed kolejnym występem w Polsce na przykład? Znaczy, jeszcze nie wiem, to dużo to tajemnica na razie, wiesz, to wiesz. Nie wiem, czy wydarzy, że dużo nie wiadomo, wiesz, ponieważ Kukza Barku jeszcze działa, ale musimy ją zniwelować. No właśnie, bo pańska małżonka ostatnio mówiła, że w tym roku przyszedł pan dwie operacje i że już ta lewa ręka jest w coraz lepszej kondycji. To jest prawda? Podobnie, że tak. Ostatnio dostaliśmy takie informacje, że oglądał pan walkę Samuela Petera z Władimirem Klitschko. No, Peter przegrał, jak myśli pan? Jest jakiś zawodnik, który będzie w stanie pokonać Klitschka jednego czy drugiego i ewentualnie co trzeba zrobić, żeby z Klitschką wygrać? Wyjść i boksować, wiesz? Wtedy może jest szansa wygrania. Ale to chyba nie jest łatwe z tego, co widać po ostatnich rywalach Klitschki, bo jeden i drugi raczej nie ma problemów z wygrywaniem ostatnich walk. Przecież prawdą są dwie rosyjskie statues, wiesz, wielkie dwa pomniki rosyjskie, wiesz, także no, ciężko je rozwalić. No, ale bardzo możliwe, że wiesz, że może kiedyś. A praca nóg, chciałem zapytać o pracę nóg, ważniejsza jest w boksie czy w tańcu? Szczerze? Wszędzie. W najbliższą sobotę Krzysztof Włodarczyk stanie do obrony pasa WBC, a jego rywalem będzie Jason Robinson. Jaki jest pana typ na tę walkę? Wiecie, Jason Robinson jest bardzo trudnym zawodnikiem, ponieważ jest to zawodnik techniczny. Włodarczyk będzie miał coś do roboty przynajmniej, wiesz, dużo roboty. A wybiera się pan na Torwar, żeby zobaczyć na żywo ten pojedynek? Będę próbował, będę chciał przynajmniej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.